zachowałeś? Jak ty się zachowałeś? Przecież po prostu mnie potrąciłeś po chamsku. Co? No co, co? No przecież co się przy ludziach pytasz? Potrąciłeś mnie, zepchnąłeś. No już przestań ty jakiś. Na drugi plan mnie zepchnąłeś. No ty robisz jakieś cyrki. Masz wielkie cielsko, pamiętaj o tym, że nie masz. No co mam wielkie? Dobra, Bajer, przeproś ją i gramy dalej. A ty co się wpieprzasz? Witamy na programie Kobieta i Mężczyzna. Że dla kobiety wygląd nie ma żadnego znaczenia. Dla kobiety ważne jest, żeby facet miał w sobie to coś. I na przykład weźmy Bajera, już wiadomo, że wygląd nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Żadnego. Ale być może Bajer ma w sobie to coś. Przepraszam bardzo, może spójrz na kolegę i powiedz, czy on ma w sobie coś? Ma. A więc każda kobieta widzi to inaczej. Po prostu dla nas kobiet ważne jest przede wszystkim, żeby mężczyzna był zadbany, żeby był czysty, żeby był wykąpany w gorącej wodzie z mydlinami, wyszorowany szczotą porządnie, a potem wytarty gorącym ręcznikiem, takim wyparzonym ręcznikiem, żeby zabić wszystkie bakterie. To jest najważniejsze. Kolejna rzecz, jaka dla nas jest bardzo ważna, to pazury. Panowie, żeby one były czyste, te pazury, żeby tam nie było brudu, żałoby za tymi pazurami. Wyczyścić to trzeba raz na dwa tygodnie, oddać to matce ziemi. Nie hodować. Po co ta hodowla? Po co ta hodowla? Trzymacie to nie wiadomo jak, dla jakiej ozdoby. Kolejna sprawa, jaka jest ważna, żeby pazury były równo obgryzione. Już wiadomo, że nie używacie obcinarki, no to chociaż, żeby równo je obgryźć, prawda? Ważna informacja tutaj, żeby to wypluć. Wiecie? Ale wiecie, tak? Wiecie, żadne mają to wypluć. Nie pożerać tego, nie, bo tam nie ma nic ciekawego. Kolejna rzecz. Dłonie. Bardzo są dla nas bardzo ważne. Dłonie, panowie wasze. A wy nie smarujecie kremem. Dajcie spokój. Ile taki kremik kosztuje? Byście posmarowali, byłoby lepiej. A tak się taki wysusza się, takie coś macie, taką skorupę i potem nam tym haczycie raj stopy. No, to też, to naprawdę, bez szacunku do naszych pieniędzy za rajstopy. 5 zł para kosztuje. Inna rzecz, jaka dla nas jest bardzo, bardzo ważna, panowie, to wasza fryzura. Chciałam powiedzieć, że fryzura ma też tył. Ma też tył. Co wy sobie myślicie, że aha, tu w lustrze sobie uformowałem kabaczek? Albo tam, wiecie, użelowane coś, kogucik jakiś, a z tyłu co się dzieje? Przecież tam po prostu są krzaczory na szyi. Rosną takie te kręcone, wiecie, kręciołki takie się... wiecie, co? Takie kręciołki, takie, wiecie, rosną, taki mech się tam właśnie osadza. Panowie, to się da zgolić! To normalnie, najnormalniej w świecie schodzi golone. Naprawdę macie takie szyje, przyjrzyjcie się sąsiadom z przodu. Zerknijcie na szyję, co tam się dzieje? Tam są krzaczory. Jak widać, wygląd dla kobiet nie ma żadnego znaczenia. Jurek, ja się załamałam, ja jestem kobietą. A co się stało? A weź, ja rano wstałam, ja spojrzałam w lustro, a ja widzę, że ja przytyłam, zobacz. Zobacz, ja z boku tak, widzisz? Nie, skąd? Nie, no zobacz. Ale naprawdę nie, kochanie. No ale spójrz z boku. No widzę, patrzę i naprawdę muszę powiedzieć, że nie. Że normalnie z boku tak samo jak z przodu. Tak? No. A, to jakoś mnie pocieszyłeś. Ale nie, no, ale zobacz, ale już jest przodu gorzej. Nie, naprawdę jest dobrze. Nie, no zobacz, takie się mi tutaj robią. No może troszeczkę, ale to jest taka ciupinka, naprawdę. Takie ciut. Ja jestem przerażona, ja mam wrażenie, że u mnie jakoś inaczej ten przewód pokarmowy, że jakoś tak, że je jem i że te bułeczki tu od razu wchodzą. I że tu wypełnia mi całe ciało, że jak ja się wieczorem kładę spać, akurat się rozbieram, ciebie akurat nie ma w tym momencie, bo łazisz gdzieś, no to ja widzę, co się dzieje na moim ciele. Ja zdejmuję ciuchy i jakbym nie zdjęła ciuchów. Wszystko odbija się na moim ciele, rozumiesz? Po prostu mam wybroczyny na całym ciele, wiesz, to te odciski takie. Wiesz, o co chodzi. Ta krew się nie ma gdzie podziać i tam, wiesz, i pędzisz i mówię, oho, tu się coś dzieje. I tu zostaje. I takie potem mam, wiesz, rozumiesz, odciski od bielizny, rajstop i od spódnicy. Masz logo Adidasa w poprzek. Ale pączuszku, kochanie, przesadzasz. Nie przesadzam, no przepraszam, jeżeli weszłam na wagę, nawet z niej zeszłam.
się okazało, że nie zeszłam z wagi, no. No przecież nie, no jestem grubsza, no jestem gruba. No, może troszeczkę, no. Nie troszeczkę, Jurek, przecież nie. No Jezu, no przecież jestem normalnie, normalną kobietą myślącą. Nie musisz się tak o mnie, rozumiesz, martwić. Możesz mi śmiało powiedzieć, no. No powiedz, jestem gruba, na pewno. No przecież jeżeli, powiedz, jeżeli przytyłam 5 kilo, taki quiz ci zrobię, a? Quiz. Uwaga, Jurek, będzie trudne. Jeżeli przytyłam 5 kilo, to powiedz mi, kochany Jureczku, to ja ważę więcej 5 kilo? Czy może mniej 5 kilo? Słucham cię. No dobrze, 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 ja się bardzo szybko uczę. Przytyłaś. Ty bydlak. Ja pierdolę, ale z siebie to jest bydlak, naprawdę. To ty nie mogłeś mnie pocieszyć jakoś? Ty nie mogłeś powiedzieć mi, że na przykład, no nie wiem, nażarłam się ziemniaków? Albo bobu? Ty to od razu to musisz mi tutaj, wiesz, rozumiesz, rzucasz się na mnie po chamsku. Nie, jestem zaskoczona. Jestem zaskoczona. Przecież ja jestem otwarta na kłamstwo. Ale to ty mi kazałaś. Ty mnie wręcz zmusiłaś. Bo ty nie masz własnego zdania. Bo ja tylko wspomniałam delikatnie, że mam wrażenie, że przytyłam, to ty się na mnie od razu rzucasz, rozumiesz, jak jakiś sęp co najmniej. Od razu mnie wywalasz, rozumiesz, w twarz, że jestem gruba, że mnie nie kochasz, że się ze mną rozwiedziesz? No co to jest? Ale kochanie, dlaczego ty mnie tak dręczysz? Dlaczego ja w naszym życiu rodzinnym nie mogę funkcjonować jak jakiś normalny facet? No bo ty nie jesteś normalny facet. Ty jesteś Jurek. Moja pierdółka życiowa. Moja dupa wołowa. Naprawdę, no taka ty jesteś ciapa, no taka ciapa jesteś, która jak wieczorem się kładzie spać, zdejmuje spodnie razem z bielizną i ze skarpetami. A ja potem muszę dzieciom tłumaczyć, że znów było UFO. Wiesz, Jurku, że ja cię kocham takim, jakim jesteś, dokumentnie. Ja też ciebie kocham taką, jaką jesteś, taką grubą. Panowie, bo wy się przechwalacie, że jesteście świetnymi kierowcami, nie? Ale powiedzcie mi, który facet potrafi jednocześnie prowadzić auto, gadać przez komórę, poprawiać sobie rzęsy i malować usta? Ja żadnego nie widziałam. A w ogóle, czy facet byłby w stanie prowadzić auto i jednocześnie wygrzebać z torebki pomadkę? Nie sądzę. Nie sądzę. W ogóle, który z was ma torebkę? Aśka, co ty tutaj propagujesz? Ja mówię, że kobieta ma lepszą podzielność uwagi. Zgodzisz się ze mną, kolego? Zgodzisz się? A jak masz na imię? W zielonym, tu w zielonym, no. Rafał. Rafał? No nie gadaj, ale popatrz, ja miałam takiego kumpla kiedyś, Rafała, w technikum ogrodniczym. Popatrz, jak to się... Ale to jest niesamowite. Aśka, ja uważam, że kobiety i mężczyźni wcale się od siebie pod tym względem nie różnią. To był straszny dziad. Ty wiesz, że on pożyczył ode mnie 100, do tej pory nie oddał? A według mnie bardzo się różnią. Jak na przykład facet ma wypełnić PIT, obejrzeć wiadomości i ugotować zupę, to wiadomo, że PIT mu się przypali, wiadomości przesoli, a zupę złoży po terminie. Także powiem ci o Rafałach, to mam jak najgorsze zdanie. A może spróbujesz to jakoś zmienić? Ty, a pamiętasz tą Jolkę z Bydgoszczy? Ona miała problem, żeby się skupić na kilku rzeczach naraz. Aśka, skoro tak już nic nie robisz, tylko gadasz, to weź mi krawat zawiąż. Ale ja nie gadam tylko, ja gadam aż. Bajer, przecież to już nie jest Jolka. Jolka zmieniła płeć, teraz to jest Wiesiek. No widzisz? Aha. Ty, Aśka, czemu mi nie wiążesz krawatów? O odsetkach nie wspomnę, Rafał. No ale widzisz, ty się w ogóle nie kwapisz. No bo ty, Lopez, za gruby jesteś. U ciebie krawat wystarcza tylko na muchę. Ale Bajer, co ty nie pamiętasz? Ostatnio, jak byliśmy w Bydgoszczy, toś się z Wieśkiem siłował na rękę. No, i z nim wygrałem. Aha. Ty, Aśka, gdybym schudł? A czemu? Ja nie rozumiem. Dlaczego ty wciąż uważasz, że możesz schudnąć? Ja nie rozumiem. Po co ci w ogóle tam? Po co ci to marzenie? Ty nie jesteś w stanie, nie no, ty nie jesteś w stanie schudnąć. Po co ty się oszukujesz? Czemu? Żeby schudnąć, musiałbyś mieć bardzo dużą podzielność uwagi. Musiałbyś jednocześnie nie jeść ciastek, nie jeść golonki i nie pić piwa. No a ty potrafisz się skupić tylko na jednej z tych rzeczy.
A może jest na sali jakiś inny Rafał, któremu drogie jest imię? Nie, sorry, Aśka, ale ja się potrafię skupić na kilku rzeczach i mogę ci to udowodnić, no. Wierzę w niego. Ja też. Dobrze, w takim razie, Łukasz, wyciągnij od Rafała stówę, bo już nie mam do niego siły. Jednocześnie weź spisuj tekst hymnu polskiego, dobra? I jednocześnie podrzucaj tą piłeczkę. O, no, fajny pomysł, dobra? Na raz? Stówka od Rafała, tekst hymnu polskiego i piłeczkę. Dobra. Ciekawe. No, Rafał. Co z tą stówą? Jeszcze. Zginęła, nie zginęła. Wiem, że nie ty pożyczałeś, ale wiesz, obca jest mi przemoc. Ale jak nie oddasz, to szablą odbierzemy. I mi wystarczy, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Możesz powiedzieć, co akurat robisz? A potrafisz jednocześnie nucić, gwizdać i tańczyć? A potrafisz jednocześnie zejść ze sceny? Pewnie. Aha. No i kochanie, powiedz, jak tam ci poszło? Pokaż. Jacie, zobaczcie! A, zobaczcie! No! No! Każdy ma taką żonę, na jaką zasłużył. Dziękuję ci bardzo, jesteś kochana, ale super. Ja pierniczę. Świetnie, naprawdę świetnie. Jaka poskładana, to mi się nawet przecież w kosmetyczkę zmieści. Naprawdę super. To znaczy, mama to lepiej robiła. Drodzy państwo, nie oszukujmy się, ale to mężczyźni lepiej orientują się w technice. Kobiety pociąga to, co wzniosłe i ulotne, zaś nas, mężczyzn, to, co trwałe i przyziemne. Dlatego można powiedzieć, że kobieta jest z ogrodu, a mężczyzna z garażu. No i nie ma co z tym polemizować, tak po prostu jest. Dlatego, kobieto, jeżeli mężczyzna twojego życia widzi na przykład kwiat i nie potrafi go nazwać, ty nie miej do niego żalu. Ty się ciesz, że on go w ogóle widzi. Drodzy panowie, jak kupicie sobie nową wiertarkę udarową, wpadniecie do domu i zamiast blasku zachwytu ze strony żony usłyszycie tylko: a mleko kupiłeś? No to nie liczcie na więcej. Znaczy nie, chociaż nie. Jest takie pytanie, które wtedy bardzo chętnie kobieta zada. Przecież wiadomo, że zapyta. Ile kosztowało to? No. To. Tak, a po naszej odpowiedzi możemy się spodziewać uszczypliwej uwagi w rodzaju: a jakoś na tą wrzosową garsonkę to nie mieliśmy pieniędzy. Babki po prostu w takich sytuacjach zawsze, ale to zawsze zauważają coś takiego. Przepraszam bardzo, mój telefon, przepraszam. Przepraszam, akurat żona do mnie dzwoni, przepraszam bardzo. Halo? Kochanie, już odebrałem. Nie, no ale zobaczcie, kobiety, no. Moja żona na przykład dzwoni do mnie, ja odbieram, a ona jeszcze wciąż dzwoni. Halo? No cześć, kochanie, co tam słychać? Jak to internet nie działa? Przecież działał. Kochanie, a podłączyłaś do prądu? No to w takim razie weź wtyczkę i wiesz, i wciśnij gniazdko. No, i co? A, nic. Dobra, spokojnie, nie martw się. Idź po kablu. Idź. To nic, że spadłaś, idź dalej. Chodzi o to, żebyś doszła do takiego gniazdka, wiesz, tam jest dużo takich wtyczek powtykanych i tam jest taki czerwony przycisk, weź go wciśnij. To nic, wiesz, nie panikuj, ma się świecić. A, dalej nic. Dobra, spokojnie, słuchaj, w takim razie wiem, o co chodzi. Słuchaj, jak się obrócisz przez prawe ramię, to zobaczysz, stoi obok ciebie takie duże pudło plastikowe z przodu z takim dużym, okrągłym przyciskiem z napisem Power. Wciśnij go. Nie ma? A, power jest. No to dobra, wciśnij ten power, coś mi się pomieszało widocznie. Dobrze, i co? A, pojawiły się literki, dobrze. Co? Nie, nie próbuj czytać, nie zdążysz.
Dobrze, dobrze, kochanie. Dobrze, w takim razie teraz słuchaj, teraz musisz znaleźć ikonkę Tepsy. Nie, 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 błagam, odwieź tą ikonę z powrotem do salonu. Ikonka Tepsy, wiesz, to jest taki malutki obrazek. Takie malutkie niebieskie literki TP na białym tle. Mhm, to poszukaj. Na desktopie. Na monitorze. Na telewizorze od komputera. Masz, znalazłaś? No, zuch, dziewczyna, nic się przed tobą nie ukryje. Dobrze, kochanie, to w takim razie teraz najedź na tą ikonkę i kliknij dwa razy. Najedź na tą ikonkę i kliknij dwa razy. No przecież nie hordą tatarską! Tak niepotrzebnie się uniosłem. Tak przepraszam. Tak pozmywam. Dobrze, dobrze, kochanie, spokojnie, już się nie denerwuj. Nie denerwuj, ja już wiem, jak ci to wytłumaczyć. Tylko mnie tu ćma zaatakowała przez moment, nie? Słuchaj, już wiem, jak ci to wytłumaczyć. Słuchaj, tam na biurku jest taka plastikowa klawiatura, a obok niej na takiej gąbeczce jest taki owalny, plastikowy, podłużny przedmiot z dołączonym do niego kabelkiem. On jest podobny do myszki. To się nawet myszka nazywa. Tak, tak, to bardzo śmieszne, ja też się z tego długo śmiałem. Tak? Teraz słuchaj uważnie. Chwyć myszkę ogonkiem do przodu. I zwróć uwagę, jak poruszysz tą myszką, to na telewizorze od komputera będzie się ruszała strzałka. Nie wiem, jak to działa. Nieważne, ważne, że działa. Najedź teraz tą strzałką na ikonkę Tepsy i kliknij dwa razy. Lewym, lewym klikiem. Tak? Kliknęłaś i co? Pokazał się kwadrat z obrazkami. Dobrze, 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 dobrze. No. Czekaj, ciebie interesuje obrazek w prawym górnym rogu. Kliknij na nim. Pojawiły się niebieskie bąbelki, tak? Jak korale. O, super skojarzenie. No. A, te, których ci nie kupiłem. Aha, no to też dobre skojarzenie. Ale słuchaj, te właśnie bąbelki świadczą, że właśnie połączyłaś się z siecią, nie? No, no jeszcze nic nie widać, bo jeszcze musisz uruchomić przeglądarkę internetową. No, no to poszukaj. Tak, na telewizorze od komputera, tak. A, szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj, szukaj. Szukaj. A gdzie jak do psa? A skąd? Przecież bym się nie odważył. Wtedy musiałbym jeszcze powycierać. No dobrze, znalazłaś? Dobrze, i teraz kliknij na tej ikonce. Czekaj, nie, stop, stop. Jaką znalazłaś? O nie. Nie, 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 nie. Małej niebieskiej literki E nie ruszaj. Nie. Bo nie. Ciebie interesuje ikonka, taki obrazek rudego lisa, który przytula się do kuli ziemskiej. Tak, tak, to pewnie miłość, tak. Oczywiście, że pamiętam o rocznicy. Tak, kupię ci futro. Tak, jutro. Jutro będzie futro. Dobrze, no i kliknęłaś? Rozwinęło ci się? No patrz, ósmy raz i znowu się udało, no. Dobra, już nie mogę dłużej gadać, ja muszę kończyć, ja w pracy jestem, także... Na www.allegro.pl. Odzież, obuwie, dodatki. Odzież damska. Kostiumy i garsonki. Teraz w to wolne pole wpisz wrzasowy i kliknij dalej. Dobra, dobra, możesz sobie tam poprzeglądać, ale i tak nic nie kupisz, no bo nie jesteś zarejestrowana, nie? Tak. Aha, koleżanka ci pomogła i jesteś! Kochanie, pamiętaj, oszczędzamy i umawialiśmy się. Halo? 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 Jesteś, Jurek? Jurek, słuchaj, strasznie się cieszę, że jesteś. Jureczku, strasznie się zdenerwowałam, rozumiesz? Byłam na wywiadówce w szkole, dowiedziałam się, że Kuba bardzo źle się uczy. W ogóle wiedziałeś, że Kuba tak bardzo źle się uczy? Docierały do ciebie jakieś informacje w ogóle ze szkoły? W ogóle coś, jakieś w ogóle docierają informacje od czasu do czasu? Czy... Nie mam coś z twarzy wyczytać, czy jak?
byłam na wywiadówce w szkole, wiesz, i dowiedziałam się, że z naszą Kubą jest bardzo źle, że się źle uczy. Pani Kasia powiedziała, że bardzo, inni nauczyciele też narzekają. No i strasznie zdenerwowałam, chciałam się dowiedzieć, czy ty w ogóle docierały do ciebie jakieś info, jakieś ze szkoły było, czy coś źle, jakieś, no nie wiem, coś w ogóle jest, coś dociera, cokolwiek, jakieś, w ogóle cokolwiek jest z kosmosu i dociera do ciebie? Jakieś sygnały odbierasz, w ogóle coś odbierasz? Byłam na wywiadówce w szkole, nie wiem, czy wspominałam. Mogłam nie wspomnieć, tak mam. Czasami nagle wchodzę, wiesz, i zupełnie nie wspominam. Także ewentualnie zapodam tutaj tekst, że byłam na wywiadówce. Chciałam wspomnieć, że byłam na wywiadówce w szkole w sprawie Kuby. I dowiedziałam się, że się bardzo źle uczy. No, no nie wiem, Kuba, masz syna. Masz syna, chodzi po domu, żąda jedzenia. No. To się dziwiłeś, mówiłeś, a co ty tak dokarmiasz? Nie dokarmiaj, bo to urośnie nagle, nic tam się nie zmieści w chałupie. No tak mówiłeś, to dokarmiłam i wyrosło rzeczywiście. To jest twój syn, tak? I syn chodzi do szkoły. Szkoła, Buda, edukacja, wiedza, nie doświadczyłeś. Inaczej, no ludzie, no szkoła, budynek, elewacja, malowałeś elewację. Kładłeś. No nie, dobra, tak też nie. I, no dobra, to ja poszłam tam do tego, gdzie malowałeś, gdzie kładłeś tynk i się dowiedziałam, że z Kubą źle. Że Kuba źle, że źle. Dwuja będzie, Tak dyrektor powiedział, dokładnie tak powiedział. Będzie dwuja, No i nie wiem, Jurku, jak jeszcze mam z tobą rozmawiać. Po prostu byłam na wywiadówka. Widzisz, zobacz, wywiadówka. Byłam na wywiadówce. W sprawie Kuby strasznie się zdenerwowałam. Rozumiesz, jestem bardzo zła. Ja jestem zdenerwowana, Kuba jest zdenerwowany i może ewentualnie ty byś się zdenerwował. Byłoby miło. Chciała teraz, żebyś poszedł do Kuby i po prostu porozmawiać z dzieckiem. Bardzo proszę iść do Kuby do pokoju. Tak nie może być, bardzo proszę. Ale raz. Już bardzo, zginamy nóżki w kolankach. Bardzo proszę. Przebieramy nóżkami. Raz. Jeszcze bardziej. No po prostu musisz powiedzieć, bardzo proszę pójść coś przedsięwziąć. Ale już bez dyskusji. Nie może być tak, że ja wchodzę do domu, tu się nic nie przedsięwziewie. Nie może być tak. Jedni przedsięwzięli, weźmie. Sąsiedzi też przedsięwzięli i wzięli. I bardzo proszę wyszło. Proszę pójść do Kuby do pokoju i proszę wziąć przedsięw. Ale już bardzo proszę wziąć przedsięw. Tak nie może być, żeby się nie brało nic, żeby nic nie brać. Trzeba brać, Jurek. Nie może tak nie brać. Bardzo proszę wziąć przedsięw, wziąć kawę do żelazka i dokonać szeregu przedsięwzięć. Ty się stoisz tutaj? Nie no, Jurek, bardzo proszę iść porozmawiać z dzieckiem. Musisz przede wszystkim się przyznać, że jesteś jego ojcem. Nie. No nie patrz na mnie tak błagalnie. Musisz powiedzieć, że jesteś jego tatusiem, prawda? Ono musi wiedzieć, że to nie obcy je bije. Musisz powiedzieć, nie patrz tak na mnie, no. Musisz powiedzieć, że jesteś jego ojcem. Ten, który ma tam wodopój przy telewizorze, to ojciec. Musisz się przyznać, że ten, który ma tam paśnik i żeruje, to tatuś. A nie dziecko cały czas się bierze na łazi po chałupie. Z rogami. Także bardzo proszę, już idziemy coś. Nie może tak być. Nie no, ale czy to ja się kłócę? Nie no, tak na mnie spojrzałeś, jakby to znaczyło, nie kłóć się, kochanie moje, nie kłóć się. No przecież no, absolutnie się nie kłócę. Oczywiście to jest moja wina, to ja źle wychowałam Kubę. Nie no, przecież nie wiem, Się no ma nie uparłam na dziecko, ja źle wychowałam, prawda? No gdzie ty byś źle wychował? Gdzie ty byś wychował w ogóle? Ja źle wychowałam, rozumiesz, to wszystko moja wina, co najpierw postanowiłam, wiesz, zajść w ciążę. Przecież normalnie samowolka, to była samowolka. Nie no, tutaj smutno, takie coś trzeba karać. Ja bym to ukarała. Normalnie przyszłam do ciebie do pokoju, pamiętam, powiedziałam, cześć, chcę ciążę. Siedziałeś na kanapie, powiedziałeś, proszę bardzo, a się nie wtrącam.
Harowałam godzinę, ale ciąża była. A potem nagle urodziłam, wiesz, nie stąd, nie zowąd, no tak, wiesz, mi się zagapili, prawda? Urodziłam i od razu powiedziałam, o, załatwię dziedziusia. Ja załatwię dziedziusia, będę źle wychowywać. O, źle, matka źle wychowa. Ściągnęłam sobie z netu fajne błędy wychowawcze i brałam po kolei te błędy wychowawcze, robiłam. No przecież normalnie się uparłam, rozumiesz? Ty tam jeszcze przebywasz w środku? Jureczku, co oni ci zrobili? Oni cię porwali, tak? Oni ci wnętrze porwali i sama skórka, to sama skóra i koń ci zostało, tak? Tam w środku nic nie ma, ufy cię porwali. O, tak chciałam cię rozbawić troszeczkę. Co się z tobą dzieje, tak jakiś smutny, ja nie wiem, małysz przegrał? Tak. Proszę państwa, chciałam porozmawiać z wami na temat kwiatów, znaczy z panami bardziej. Panowie, bo wy nam nie dajecie kwiatów, znaczy nie dajecie tak samorzutnie, że nagle myślicie sobie, oho, dam jej kwiaty. Nie, musi się coś wydarzyć, żebyście dali kwiatek. A ile taki kwiatek kosztuje? 5 zł? 6. A jak już 6, to już... To nie dasz. No 2 piwa. Aha. Dobra, to niech będzie kwiatek za 4 złote. 4 złote to też 2 piwa, tylko w Lidlu. Matko, dobra, no to nie, słuchajcie, nieważne. Nie musi ten kwiatek w ogóle kosztować. O. Nie ma to znaczenia, liczy się intencja. Jeżeli facet przynosi mi kwiatek, to ja się cieszę, że... No cieszy mnie to, że go psy goniły, jak on ten kwiat zdobywał. Że on musiał uciekać. To jest radość, prawda? To jest szczęście. Ale my w trakcie przyjmowania kwiatów też robimy błędy. Masę błędów. I przyjrzyjmy się pierwszej sytuacji. Najczęściej stosowany błąd. Był piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z kwiatami. Renato, ja chciałem ciebie bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. No i ci się wydaje, że jak jakiś wiecheć przyniesiesz, to ci wybaczę, tak? Nagle sobie pomyślałem, że co, nie wiem, może powinnam klęknąć przed tobą i mówić, ej, dziękuję ci, prawda? Mój wybawca, czy no nie, co ty sobie wyobrażasz w ogóle, wiesz, no to jest śmieszne. To jest po prostu śmieszne. Weź wypad z tym. Nieładnie, ja wiem, to jest bardzo nieładnie. Oczywiście, że miałam rację. Nie, to, słuchajcie. No wiadomo, że miałam rację, tylko że no tak nie wolno, po prostu tak nie można, bo on coś czuje. Przecież on coś czuje, to nie jest tak, że nic nagle nie czuje. Przecież jest w stanie złapać traumę w tym momencie, a traumę łapie jak grypę. Nie, ja bardzo przepraszam, ja muszę przerwać na moment w tym momencie. Panowie, to jest dla was szczególnie informacja, bo ten sketch napisała Aśka, ja się nie ze wszystkim zgadzam, co ona tutaj mówi. Ale nie, po prostu starajmy się, dziewczyny, musimy sobie zasłużyć, żeby chciał kwiaty przynosić do końca życia. Nie możemy go tak zrazić, wytrzymajmy. Druga scenka, ja coś poprawiam. Był piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z kwiatami. Renato, ja chciałem ciebie bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Kwiaty? Są bardzo śliczne, szkoda, że najpierw musisz zachować jak gnój, żeby dać mi kwiaty. Nie, to po prostu szkoda, po prostu fajnie by było, gdybyś dawał kwiaty od tak po prostu, bo mnie lubisz, bo nam się dobrze, nie wiem, współpracuje, tak? I wtedy przynosisz kwiaty, a najpierw nasz syfisz, a potem przyniesiesz kwiaty. Ja myślę... Zobaczcie, trochę wytrzymałam, nie do końca. Dziewczyny, wytrzymajmy do końca. Będą tego owoce, wytrzymajmy do końca, bądźmy silne i twarde. Trzecia scenka, jak reagować na kwiaty? Był piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z wiechciem. Renato, ja chciałem ciebie bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Kwiaty? Nie mogę uwierzyć! Nie! O, nie! O, wow! Yeah! Jesteś super! No! Najlepszy! Słuchajcie, i tak właśnie trzeba. On ma teraz dobre wspomnienie. On będzie chciał to powtarzać.
To tak jak się psu rzuci patyk, pies leci, macha ogonem. Ale moment, poczekaj, Jaśko, poczekaj. Bo trzeba oddać sprawiedliwość. Czasami jest też tak. Kochanie, przyniosłem dla ciebie kwiaty. Tak po prostu, wiem, że lubisz. Ciekawe, co musiałeś narozrabiać, że przyniosłeś kwiaty? Przynieś kanapę. Kto śpi od ściany dzisiaj? Oboje. Mamy tak wąski pokój, że właściwie każdy śpi od ściany. Oj, tak dobrze pójść spać, jak to dobrze, że też jesteśmy w butach, to na rano jesteśmy gotowi. Naddaj kordły. Oj, tak. Drzwi zamknięte? Nie zamknął, ale się położył. Gaz zakręcony? Ja bym tak nie potrafiła. Ja bym najpierw zakręciła, a potem się położyła. No ale to przecież ja! Nie będę facetowi życia organizować przecież. Co za kosmicę. Sorry, że chwilę to trwało, ale na wszelki wypadek zakręciłem główny zawór w piwnicy. Wodę też zakręciłem. Naddaj kordły. A balkon domknąłeś? Spać się nie da. Łazi po chałupie. I w tej, we w tej, w tej. Jest, i bez cicho. Ja, ty zmyłaś makijaż? Ja zmyłam.